Witam ponownie. Po ostatnim filmiku o redukcji nadmanganianu potasu otrzymałem dosyć ciekawe pytanie. Mianowicie, dlaczego w środowisku stężonego kwasu siarkowego pojawia się zielony kolor pochodzący właśnie w reakcji nadmanganianu z kwasem siarkowym? No, zrobimy sobie to doświadczenie zaraz i zobaczymy, jak to jest, że mangan daje zielony kolor w stężonym kwasie siarkowym, czyli tak jakby się redukował do manganu 6, bo przecież taki kolor mają manganiany 6, czyli MnO4 2-. Oczywiście już tutaj mam nadmanganian potasu, tak, czyli ciemnofioletowe kryształy, prawie że czarne. Chwileczkę jeszcze troszkę damy. O. Może wystarczy. I teraz teraz do tego wlejemy tego naszego stężonego kwasu siarkowego. Mamy akurat resztkę, więc tak akurat wystarczy na doświadczenia. Wlejemy i zobaczymy, co się stanie. O, może wystarczy. Zwróćmy uwagę, o, pojawia się taki ciemnozielony kolor. Ten kolor nie pochodzi od redukcji nadmanganianu potasu, chociaż finalnie mangan tam się zacznie redukować, a przede wszystkim, o, nie wziąłem kartki, ale już ją przyniosę. Mianowicie, w naszej probówce zachodzi taka reakcja. Jeszcze na chwilkę zostawimy, niech ta reakcja jakoś tam sobie dalej biegnie. Zachodzi sobie taka reakcja. Ale już sobie wziąłem fajny pisak, momencik, jeżeli lepszy. W naszej probówce zachodzi taka reakcja. Kwas siarkowy jest kwasem bardzo mocnym. Kwas nadmanganowy jest kwasem słabszym, a zatem go wypieramy. Tak? Ten kwas z kolei jest przy okazji kwasem nietrwałym. On występuje tylko w równowadze z wodą. No to w takim razie mamy... O, jak już tu zrobiliśmy jedną cząsteczkę, to tutaj też zrobimy. Jedna, druga Mn2O7 plus oczywiście jedna, druga będzie H2O. H2O w tym przypadku. I za tę zieloną barwę odpowiada właśnie ten siedmiotlenek manganu, który jest zieloną, oleistą cieczą. Jest to związek przy okazji dosyć nietrwały i niestety z tego powodu nie polecam go nikomu próbować wydzielać bez specjalistycznych warunków, naprawdę sterylnych i pozbawionych śladów związków organicznych, bo ze związkami organicznymi w większości przypadków reaguje wybuchowo. Jest tak niesamowicie silnym utleniaczem, zresztą zaraz to sobie pokażemy. Jak już powiedziałem, ten związek jest bezwodnikiem kwasu HMNO4, tak? Czyli nadmanganowego. I występuje zawsze w równowadze, znaczy ten kwas występuje zawsze w równowadze z wodą i swoim bezwodnikiem, czyli tym siedmiotlenkiem. No zobaczmy, jeżeli do probówki wleję wodę i teraz mam tutaj świeżą pipetkę, czystą właśnie, prosto z opakowania, żeby była pozbawiona śladów związków organicznych. Wezmę sobie kropelkę tego płynu ciemnozielonego, to proszę sobie popatrzeć. Pojawia się barwa charakterystyczna dla nadmanganianu, tak? A właściwie tam jest prawdopodobnie bardziej kwas niż nadmanganian, ale on też jest mocno zdysocjowany, no bo jest kwasem dość mocnym, to jest raz, a dwa, jest to roztwór rozcieńczony, a w rozcieńczonych roztworach nawet słabe kwasy potrafią dość mocno dysocjować. No to zobaczmy teraz, bo jak już mówiłem, jest to bardzo silny utleniacz. Generalnie związki o dużej zawartości tlenu, tak, i wysoki stopień utlenienia metalu to są silne utleniacze. No chrom też na czystym stopniu utlenienia, prawda, jest silnym utleniaczem. Związki manganu najtrwalsze to są na czwartym i na drugim stopniu utlenienia. To wynika z ich budowy elektronowej. Na drugim stopniu utlenienia on ma najlepiej zapełnioną podpowłokę D. Po prostu wtedy tam, zdaje się, jeżeli dobrze teraz myślę, ma 5 elektronów na drugim stopniu utlenienia. A jest pusta
takim, w tym przypadku, gdyby na 7 stopniu utlenienia ta podpowłoka D jest po prostu pusta. Nie będę teraz tego rozrysowywał, czy mam rację, czy nie, ale po prostu tak orientacyjnie mówiąc, to on ma pustą podpowłokę D, a pierwiastki dążą, żeby mieć ją zapełnioną całkowicie albo chociaż połowicznie i wtedy by miały 5 niesparowanych elektronów. No w MN2O7 powinny, w MN2 plus powinny być właśnie, powinno być właśnie 5 niesparowanych elektronów, czyli stan dla niego bardzo korzystny. No dobrze, to jak już mówiłem, to w takim razie zobaczmy, co się stanie, jeśli no wezmę na przykład kawałek bibuły, tak, i kapniemy tutaj sobie troszkę tego naszego siedmiotlenku. Widać, że bardzo intensywnie reaguje, tak? Weźmiemy to gdzieś na bok. To zobaczmy, co się stanie z watą. Jest takie doświadczenie, które się nazywa burza w probówce. Polega na tym, że się właśnie kwas siarkowy... Co prawda się nie zapaliło, ale... O, właśnie. Nie zapaliło się, ale niewiele do tego zapłonu zabrakło. W każdym razie, gdybym tę watkę zwilżył na przykład acetonem, no to by się nam na pewno zapaliła. Jest takie doświadczenie, jak już mówiłem, jak chemiczna zapałka, o, jednak się udało, jak, no mam właśnie tę chemiczną zapałkę, polegającą na tym, że właśnie sypie się troszkę nadmanganionu na jakąś tam blaszkę czy cokolwiek, zalewa się kilkoma mililitrami kwasu siarkowego i przykłada coś organicznego. No ja kiedyś tak suchego motyla wysadziłem w powietrze, się tak pochwalę, po prostu tak dla celów pokazowych. No miałem w piwnicy zasuszonego motyla, no to wzięliśmy go, prawda, i zużyliśmy w celach edukacyjnych. Przynajmniej się do czegoś przydał i też wybuchł, prawda, nam motylek. No aczkolwiek już tego może więcej nie będę doświadczył. Robił, widać generalnie, że jest to silny utleniacz, a bezwodnik kwasu nadmanganowego jest zielony, a sam kwas jest właśnie taki w roztworze wodnym, taki ciemnofioletowy, podobnie jak i zresztą nadmanganiany. Ok, to dziękuję w takim razie za uwagę, pozdrawiam.